Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 57. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski. Cześć. Ale nie jesteśmy dzisiaj sami, dzisiaj z nami jest również nasz przyjaciel, znawca, chyba tak mogę powiedzieć, znawca Nintendo, osoba, którą możecie kojarzyć z łam między innymi PSX Extreme, Adam Piechota. Cześć Adamie! Cześć chłopaki, ale to, cześć słuchacze. Ale to nie tylko z PSX Extreme, Pawle, bo Adam jest człowiekiem orkiestrą, bo też kiedyś poligamia. Ogólnie fan Nintendo, pewnej postaci szczególnie, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. No dokładnie. Tekst dotyczący tej postaci czy tej gry można u nas przeczytać na GameMusic.pl, ale o tym za chwilkę. Ale musimy najpierw przejść do naszego stałego punktu programu, czyli chcę się dowiedzieć, co tam u was było słychać ostatnio. Adamie, od ciebie zaczniemy, jako żeś gość nasz. Jako żem gość. Co tam było u mnie słuchać ostatnio? A to ja koniecznie muszę wam powiedzieć o muzyce z gier? Czy nie, jakikolwiek gatunek muzyczny. Okej. Wiecie co? Ostatnio u mnie przede wszystkim jest grana płyta zespołu The Smile. Nie wiem, czy już nadrobiliście, czy macie zamiar nadrobić, czyli nowy projekt To Majorka z Radiohead i jakby trudno mi się od tego uwolnić jest. Ostatnio. Ja nawet nie wiedziałem, że York coś nowego planował, to ty mnie teraz zaskoczyłeś, powiem szczerze. York, znaczy, Greenwood. Mnie się coś obiło uszy, ale nie wiedziałem, czy już wyszło, czy ale nie to wyszło. Jakbyś... Jest już, panowie, jest już i nawet koncert będzie na openerze u nas w Jezus. Polsce. Ach, te openery. Jestem do tyłu ze wszystkim. To nie, album sobie na pewno przysłałem, ale powiedz mi, jak w nawiązaniu do tych jego poprzednich, bo ja wiem, że on też tam dosyć kilka miał tych projektów, jakbyś miał stylistyką porównać, to jest mocno odbiega od Radiohead, czy jednak to jest Jorgim? Nie ma problemu. Albo ci to teraz sprzedam bardzo dobrze, albo zniechęcę cię na maksa. To jest po prostu kolejna płyta Radiohead. To jest delikatnie zmieniony skład. Zmieniony jest bas, zmieniona jest perkusja. I to jest płyta, która przypomina najbardziej końcówkę pierwszej dekady XXI wieku i płytę In Rainbows. Jeżeli wtedy byłeś mocno za Radioheadem, czy na przykład, nie wiem, byłeś w Poznaniu w 2009 roku na koncercie, to, no to masz tutaj przygodę. Okej, no to mnie zaintrygowałeś. Dobrze, to ja na pewno to przysłam. Coś jeszcze udało ci się oprócz nowej płyty Yorka przysłuchać? Okej, jeżeli coś jeszcze trzeba by było dorzucić, to wczoraj miałem akurat przyjemność z moimi uczniami w mojej pracy obejrzeć raz jeszcze, już chyba 11 raz Inside Bobernama, czyli no trochę tam piosenek jak zawsze po seansie mi zostało w głowie, ale też mam coś growego. Zakochany jestem ostatnio w grze Splasher, którą sobie ogrywam na swoim Switchu. I tam też jest bardzo kozacki, elektroniczny soundtrack. To jest taki super hardkorowy platformer, wiecie, trochę tam jest Super Meat Boya, trochę tam jest Splatoona, taki jest pomysł trochę ze Splatoona ściągnięty. I od czasu Celeste nie grałem w tak dobrą platformówkę, taką dwuwymiarową przynajmniej. No nie ma tam takiej emocjonalności oczywiście Celeste. To nie jest gra, która może odmienić wasze życie, ale jeżeli chodzi o taką czystą, techniczną warstwę tego, wiecie, czyli po prostu dobra zabawa, wyzwanie i do tego jeszcze fajny design graficzny i ciekawy soundtrack, taki bujający, no to strzał w dziesiątkę i bardzo tą grę polecam. Zwłaszcza, że nie jest droga. Faktycznie, ale to jest dosyć inaczej stara gra. Już teraz Tak, to jest dosyć stara, bo to studio już za chwilę, dosłownie chyba za 2 miesiące będzie wydawało swój duży projekt, jakąś tam platformówkę 3D w stylu takim, wiecie, Banjo-Kazooie, taki kolektaton będzie. Jestem bardzo zaintrygowany, co im wyjdzie, no bo w dwuwymiarowych światach się odnaleźli perfekcyjnie, ale to też nie dziwota, bo w tym studiu są osoby, które odeszły z Ubisoftu po pomocy przy Rayman Origins i Rayman Legends, więc no, wiedzą, co robią panowie. Mm-hmm.
A kojarzysz, kto tam jest kompozytorem? Bo jakoś ominął mnie ten tytuł. Nie, jakby aż tak nie byłem przygotowany, po prostu mi to wpadło do głowy. Musiałbym tutaj, wiecie, googlować. Już i tak profesjonalizm jakikolwiek straciłem. Przestań, nie wierzę w to. W uszach słuchaczy. Ale nie jest to żadna chyba znana postać. Okej. Bo bym kojarzył. Okay. No, wiecie. Nie, ja kompletnie ominąłem ten tytuł, tak więc fajne, pozytywne zaskoczenie, wielkie dzięki za tą polecajkę. Ależ proszę bardzo. Sobie z miłą chęcią przesłucham. My mieliśmy chyba ostatnio z Pawłem też taką, a czy my praktycznie co każdy odcinek wracamy do podcastu, że jednak ten renesans gier niezależnych pod kątem muzyki wziął na swoje barki też to, że ta muzyka do tych niezależnych produkcji jest o wiele ciekawsza, barwniejsza od tych dużych tytułów, przynajmniej w moim odczuciu. No ale to też wychodzi z kreatywności, prawda? Ten soundtrack do Celeste, który... O nie, Lana Ray. Tak. Zrobił Lana Ray. Ja nie wiem, czy tam przypadkiem tutaj już nie trzeba dukaizmu używać, nie pamiętam. Nie chcę ona. Jakiegoś błędu. Tak. Na pewno? Tak. Na pewno. Okay. Zmieniła płeć, tak? Z tego, co pamiętam. Okej. Po prostu myślałem, że może trzeba było dukaizmem tutaj zarzucić, ale tutaj jeszcze był soundtrack jej autorstwa całkiem niedawno do tej gry. Nie wiem, czy graliście Chicory. Tak. Jak ona pokazała, że potrafi zrobić coś zupełnie innego po raz kolejny, nie? No bo ona jest znana z tego takiego brzmienia mocno retro, ale przy okazji to jest jeszcze tak fajnie podbite nowoczesną elektroniką, tak jak to robiła w Celeste. Ma takie utwory też w tym Chicory, jak z bossami się walczy, ale poza tym też pokazała, że no jest tak wszechstronną artystką i szok, że ona wciąż jest tylko przy scenie niezależnej, bo ja podejrzewam, że ona by nie chciała pójść, wiecie, w te duże produkcje, bo zwyczajnie tam by ją pewnie stłamsili, nie? Zaraz odpowiem, bo w sumie chyba znam odpowiedź. Trochę się przyjaźnię z Leną, bo ona też pisała artykuł dla nas i powiem tak, że w przypadku Chicory to jest tak, że tam jest bardzo... To co ty już powiedziałeś, to oczywiście się podpisuje, ale oprócz tego tam jest dużo też fortepianu, co też było po części... Powiedzmy w Celeste, tylko że ona tam przetworzyła to przez elektronikę, a tutaj też jeszcze jest ta taka delikatna strona. Zresztą teraz, jakiś czas temu, Ship No Shore zapowiedział wydanie płyty winylowej z Chicory, tak więc jeżeli ktoś kolekcjonuje z naszych słuchaczy albo widzów, no to jakby tutaj zachęcamy do sięgnięcia po ten tytuł. Natomiast ona w ogóle weszła na scenę muzyczną z takiej dosyć dużej pompy, bo ona pracowała przy dodatku do Guild Wars 2, a jeszcze oprócz tego, no tam gdzieś kiedyś się przyznała na Twitterze, że jednym z wielu marzeń jest to, że chciałaby napisać też muzykę do którejś odsłony Final Fantasy, bo ona jest ogromną fanką japońskich RPGów. Tak więc sądzę, że kto wie, może kiedyś ja bym bardzo życzył tego, żeby ona skomponowała muzykę do jakiegoś japońskiego RPGa. No ale cóż... To byłoby niesamowite, no. Byłoby, tak jak mówisz, na pewno bardzo miłe zaskoczenie. No super, dla mnie bardzo dobre polecajki i też chyba się z Pawem podpisujemy. Jak najbardziej. A wy, panu? Mariusz. A u mnie, tak jak wiesz, Pawle, ja cały czas nadrabiam zaległości z początku tego roku, bo trochę jednak było tych niezależnych produkcji i tak w moje ręce trafiła ścieżka dźwiękowa do gry The Last Clockwinder z muzyką Joela Korelica i to, no, którego możemy kojarzyć z muzyki, bo był współautorem muzyki do Death Stranding oraz fenomenalnej, przynajmniej w moich oczach, ścieżki dźwiękowej do niezależnej produkcji Eastward. Uwielbiam tą grę i też muzykę. No i powraca jakby w kolejnej niezależnej produkcji, tym razem osadzonej w świecie VR.
No i wcielamy się tam jednego z ogrodników, który, no, z którym jakby odkrywamy zakątki tajemniczej wyspy. Niegdyś ona była jakby rajem, teraz naszym zadaniem jest odzyskać ten dawny blask tej wyspy. No tempo rozgrywki tutaj jest takie dosyć spokojne, tak więc sama oprawa dźwiękowa jest delikatna. Można by nawet powiedzieć, że niezauważalna momentami. No dźwięki fortepianu okraszają nasze codzienne czynności, które umilą również nasz czas podczas wiosennych deszczy. Zaś druga produkcja to jest Returnal Volume 2, original soundtrack Bobiego Cariela, tym razem we współpracy z Donaldem Roserem, Johnem Twaistem i Glennem Brownem. No i muszę przyznać, że muzyka do gry Returnal kompletnie mnie nie porywała. Oczywiście ta oryginalna wersja, bo tutaj mówię teraz o muzyce do dodatku, no ale aczkolwiek doceniam, tak, ten kunszt i kierunek, jaki obrał sobie za cel kompozytor filmowy Bobby Kulick, który zresztą otrzymał też tegoroczną statuetkę BAFTA Awards w kategorii najlepsza muzyka. No w tym roku jakby dostaliśmy trochę rozszerzenie do gry, a razem z nim nową muzykę i trzeba tutaj zdecydowanie, przyznaję się do tego, że zdecydowanie brzmi o wiele ciekawiej niż pierwowzór. No, kompozycje są energetyzujące, pełne tła oraz takich powiedzmy przeróżnych dźwięków. Oczywiście nie będzie to album, do którego często nie będę wracać, ale sam pomysł jest godny sprawdzenia, szczególnie dla osób ceniących sobie dźwięki przetworzonej elektroniki. Pawle, a co u ciebie się kręciło ostatnio? No u mnie w zasadzie nic takiego z nowości, tak małe behind the scenes, nagrywamy ten odcinek z takim bardzo niewielkim odległością od poprzedniego, dokładnie, niewielkich odstępów czasowych, więc nadal nie słuchałem nic takiego szczególnie nowego, za to wróciłem do, nawet nie wiem czy mogę to powiedzieć, że to jest starość, ale odgrywam sobie dalej soundtrack z Stranger Things, a to dlatego, że przygotowuję się do finału ostatniego sezonu, który no, my nagrywamy ten odcinek tak tydzień przed premierą, jeśli dobrze kojarzę tych ostatnich odcinków. Soundtrack się chyba, ścieżka dźwiękowa w sensie score się jeszcze nie pojawił nawet chyba. On nie jest jeszcze dostępny. Jest do ostatniego. Tak, już jest dostępny. Okay. Mhm, już jest, odsłuchuję. No ale on chyba nie jest pełny. A to w związku z tym, że nadal czekam na te dwa ostatnie odcinki, które pojawią się w lipcu. No jak oceniasz w porównaniu tych poprzednich odsłon? O Jezu, wiesz co, w zasadzie mam takie samo odczucia jak z całym serialem. Czyli pierwszy sezon był świetny, drugi był taki, ale ostatni sezon to już jest taki powrót do korzeni. I to samo chyba mogę powiedzieć z muzyką. Naprawdę. Ja bym się z wami pokłócił tutaj chętnie. Znaczy z tobą. O, dajesz. Ale chodzi o muzykę czy o serial? Wiesz co, i o muzykę, i o serial, bo okay. Wydaje mi się, że gdyby nie dostali tej piosenki Kate Bush, jest to zawsze mam problem z wymówieniem nazwiska, to by ten czwarty sezon no nie miał takiego polotu. Byśmy tak nie myśleli chyba ciepło o tej muzyce, ale ja tak samo mam z samym czwartym sezonem. Wymęczył mnie strasznie. Też słyszałem, znaczy mam jednego tylko znajomego, a przynajmniej tak mi się wydaje, że reszta się z tym nie ukrywa, ale mam jednego znajomego, który też powiedział, że to jest najsłabszy sezon z całego serialu, tylko najgorsze jest to, że nie potrafił powiedzieć dlaczego. Próbuję to od niego wydębić, ale nie jest w stanie powiedzieć. Po prostu mówi, że mu się nie podoba. Więc to, nie wiem, od czego to zależy. Nie wiem, jak z tobą to, Adamie, jest. Wiesz co, przede wszystkim ten sezon jest za olbrzymi. To znaczy skalę próbują tak bardzo podbić, już jakby to się, wiesz, jakby to miało być zakończenie całego serialu, a to jeszcze nawet nie będzie zakończenie, tak, bo jeszcze będzie piąty sezon. Te odcinki, to było 7 odcinków czy 8 odcinków, które łącznie trwały 8, prawie 8. Ale to było 12-13 godzin oglądania. Mhm. 5 wątków jednocześnie ze sobą ciągniętych, ekipy powysyłane w każdą stronę świata. Żarty tam, gdzie być nie powinny. Tam jest taki wątek w obozie rosyjskim i no, raczej tam nie powinniśmy sobie za dużo żartować, a jednak cały czas robimy taką luźną amerykańską rozrywkę.
I ja mam takie wrażenie, że niewiele się dzieje. Jakby i niewiele też to nam da, że to wszystko jest tylko takie budowanie rozmiarów, nowych rozmiarów tego serialu pod przyszły, ostatni sezon. Za to podobają mi się bardzo te nowe inspiracje, bo ja sobie co sezon patrzę, czym się inspirują teraz. Przy trzecim sezonie widziałem dużo body horrorów, widziałem Bloba, a teraz widzę no przede wszystkim Koszmar z ulicy Wiązów i tego antagonistę tak mocno podkręconego w tym kierunku. I to całkiem zabawne, zwłaszcza, że Robert Englund też gra. No i Eddie. Końcówka pierwszego odcinka, tak? Nie zdradzając dla osób, które nie oglądały. No mi się osobiście podobało. No, nie, znaczy, to ja nie mówię, że to było złe. Mówię tylko po prostu, że się troszeczkę zmęczyłem. Mhm. Czyli ja miałem z kolei tak, że pierwszy sezon był bardzo fajny, drugi sezon chyba tutaj większość się zgadza, że tam mocno rozczarował. Bardzo się dobrze bawiłem przy trzecim, który był najkrótszy i najbardziej skondensowany i leżało mi to. A teraz właśnie dostaję w zasadzie to samo, co w trzecim, czyli ten rodzaj retro takiej, wiecie, nostalgii i tego nawiązywania do lat 80., ale dwukrotnie dłuższe. I ja zwyczajnie po prostu byłem zmęczony. Może dlatego, że ja oglądałem w miarę na szybko, bo nagrywałem ze znajomym podcast o tym i trzeba było oglądać, wiecie, tam 3 odcinki dziennie. Ja jestem nieprzyzwyczajony. Ja lubię sobie oglądać, tak wiecie, jeden odcinek na 2 dni jakiegoś serialu, jak się wkręcam. Teraz sobie oglądam Severance na Apple Plusie i no... delektuje się, tak? Czyli co 3 dni jeden odcinek. Czyli po prostu trzeba dawkować, nie należy przesadzać. No to jest to, co zawsze mówię, tak? Seriali. Ja się tak złapałem przy Breaking Bad, że jak przychodziłem z pracy, zjadłem sobie obiadek i siadam do serialu i nagle patrzę, o godzina 3 w nocy już trzeba iść spać, nie? Więc lepiej rzeczywiście uważać. To i dla zdrowia to pomaga, ale też dla przyjemności oglądania. To szczerze. Ja może dodam, Pawle, że jeżeli chcecie usłyszeć troszeczkę więcej o Stranger Things, to tutaj odsyłamy do podcastu Adama, gdzie będziecie mogli wysłuchać. Niemniej jednak wypadałoby chyba wrócić na odpowiednie tory, Pawle, i porozmawiać jednak o tej muzyce do gier, a szczególnie do tak jest. Szczególnej serii. Szczególnej, bardzo szczególnej. No dobrze, moi drodzy, mamy początek lat 90. Na rynku konsolowym dominują dwie konsole, czyli Super Nintendo Entertainment System i Sega Genesis. No gdzie jeszcze? Gdzie to w Europie oczywiście znana pod nazwą Sega Mega Drive. No i zarówno Nintendo, jak i Sega walczą o przyciągnięcie jak największą liczbę graczy, wymyślają niestworzone gry, które mogłyby podbić serca. No, Sega stworzyła swoją własną maskotkę, czyli Sonika, Nintendo dalej. Tak w cudzysłowie mieli już te znane postaci, czyli Super Mario i Link, no ale wypadałoby stworzyć kogoś nowego. Należałoby stworzyć jakąś zupełnie nową markę, która byłaby takim potężnym system sellerem. No i nadarzyła się taka okazja w listopadzie 1994 roku. Na konsolę SNES ukazała się gra Donkey Kong Country od studia Rare. I long story short, jest to na ten moment, jest to trzeci chyba, albo drugi nawet, najlepiej sprzedający się tytuł na konsolę SNES. Ci, którzy czytali książkę Wojny Konsolowe, o tym, jak właśnie wyglądała ta bitwa między Sega a Nintendo, znają również kulisy powstawania tej gry, kiedy ona wyszła, i można wyciągnąć z tego taki wniosek, że Donkey Kong w pewien sposób przechylił tę szalę zwycięstwa na stronie Nintendo. Co by to nie mówić, rzeczywiście Donkey Kong Country robiło wtedy ogromne wrażenie. To była niesamowicie wyglądająca, przede wszystkim niesamowicie wyglądająca platformówka, ale również bardzo, bardzo mocno grywalna. No i również miała świetną muzykę, za którą odpowiadał David Wise. I tutaj, Adamie, moje pytanie do ciebie, bo ty jesteś wielkim fanem Donkey Konga, więc muszę zacząć to pytanie w taki sposób. Jak ty wspominasz ten swój pierwszy kontakt z Donkey Kongiem? Okej, dobra. Ja muszę w tej historii
nawiązać też do dwóch rzeczy, o których wypadałoby dodać w tym całym wstępie historycznym. To znaczy, trudno, troszeczkę Mariusz tutaj w tę stronę nam szedł. To znaczy, trudno jest powiedzieć, że w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. w Europie no, wszyscy byli tak na bieżąco z tym SNES-em, nie? No bo tak. U nas, no my na pewno nie byliśmy. U nas epoka 16-bitowców w zasadzie nie istniała. Ja miałem kontakt ze SNES-em, wyobraźcie sobie to. To było niesamowite. Miałem kontakt ze SNES-em w latach 90. Pojechałem do babci i tam byli moi dalecy krewni z Wrocławia, bo ja nie byłem wtedy we Wrocławiu jeszcze, przyjechali na kilka dni do babci i przywieźli ze sobą konsolę. Mieli ze sobą SNES-a Super Mario World. O, panie. Ja włączyłem to sobie, zobaczyłem, że tam można zapisywać. Nie wiedziałem, o co chodzi z tym zapisywaniem. I chwilę pograłem i miałem takie, o, to jest takie kolejne Mario, taka podróbka z targu, że wzięli postać Mario i wkleili do jakiejś gry z dinozaurami. I nie miałem pojęcia, że to, co ogrywam, to jest następna generacja względem tego, co ja mam w domu. Czy bo ja miałem oczywiście kopię jakąś tam Pegasusa, nie? 16-bitowce, to dopiero jak zacząłem nadrabiać w ogóle wiedzę na temat historii gier później, jak zaczynałem się bawić w pisanie o grach, gdzieś tam się pojawiły, że jest cały świat gier, których ty nie znasz, jakby ich nie miałeś po prostu w swoim mieście, w swojej kulturze. Ja podejrzewam, że tak jak u mnie, to było w wielu miastach w Polsce. Popatrzmy sobie zresztą na ceny gier na SNES-a u nas w Europie i widzimy, że to było dużo rzadsze tutaj. Tak więc no, trudno byłoby mi powiedzieć, mógłbym skłamać oczywiście, że jakby Donkey Kong jest ze mną całe życie. Byłoby to po części prawdą, bo od wczesnego dzieciństwa znałem Donkey Konga oryginalnego, tego arcade'owego, no bo mieliśmy go na Pegasusie. Ja dostałem się do SNES-a bardzo późno do tej epoki, bo jakby z emulacją mi było nie po drodze przez wiele lat, bo ja w ogóle uciekałem od komputerów. Konsolę miałem przede wszystkim od Sony, całą swoją młodość i ja dopiero jakieś 8-9 lat temu zaryzykowałem i kupiłem sobie konsolę Nintendo pierwszą, bo miałem taką ambicję, że skoro zaczynam pisać na Poligami, a tam nikt nie ma Nintendo, bo wcześniej w redakcji nikt nie miał Wii U ani 3DS-a z tych stałych redaktorów, no to będzie fajny sposób, żeby zdobyć dodatkowe teksty. Więc wiecie, tak pomyślałem, ile musiałbym napisać recenzji, żeby mi się te konsole zwróciły. No i zainwestowałem w 3DS-a, a potem w Wii U. No i jakby tu w ogóle zaczyna się moja pasja do Nintendo. Przez kilka lat nadrabiałem sobie całą historię rzeczy, których nie znałem, które ominąłem, 16-bitowce, tam wleciały Metroidy, Zeldy i tak dalej. No i między innymi Donkey Kong Country. Powiedziałeś też, Pawle, że fajne jest to, że jest ten cały konflikt, tak, pomiędzy jednym obozem a drugim, a przy okazji Donkey Konga Country warto zauważyć, że on sam powodował kolejny wielki konflikt wewnątrz Nintendo, ponieważ japońska część tej firmy bardzo nie chciała oddać swojej maskotki Amerykańcom. Tak, byli bardzo, bardzo sceptyczni, zwłaszcza Shigeru Miyamoto mówił, że nie. Jemu wiele lat zajęło w ogóle zaakceptowanie tego, że Donkey Kong Country, ta trylogia, to jest rzeczywiście kanon Nintendo. Tak, bo on w ogóle miał prywatną wendetę przeciwko tej grze, bo grafika Donkey Kong Country była oczywiście najlepszym punktem, znaczy najważniejszym punktem marketingowym tej gry i przecież jemu kazano zrobić coś na tym poziomie wizualnym i on wtedy zaczął robić. Ja tylko wejdę słowo, bo powiedziałeś o Amerykańcu, no tutaj trochę trzeba byłoby sprostować, bo Ray to była brytyjska przez brytyjska. O Jezus, przepraszam. Nic się nie stało przez braci Timów, tak? Tim and Chris Stamper. Oni byli, byli odpowiedzialni za stworzenie, tak, między innymi na przykład Ultimate, tak, Play the Game, a stworzenie całego studia Ray, a później była ta historia, że oni mieli ten pomysł z Donkey Kongiem, tą grą platformową Country, która się miała później na SNES-ie pojawić. No i Shigeru Miyamoto na początku tak strasznie sceptycznie podchodził do tej produkcji. I tutaj kończę te sprostowanie, Adam, oddaję ci tak. Głos. Jasne. Tak, rzeczywiście, oczywiście, że to Brytyjczycy, jakby to powinno być całkiem obvious, zwłaszcza jak teraz się gra w Sea of Thieves i jakby tam taki mocno brytyjski klimat jest przecież to.
No właśnie, i Shigeru Miyamoto nie za bardzo chciał, no bo Donkey Kong jego dziecko, tak? Oddać komuś, kto ma jakiś tam koncept, żeby zrobić z tego platformera, żeby to już nie był antagonista, żeby to był protagonista, żeby to była pozytywna postać. No to tam fajnie to obeszli, tak? Że niby ten oryginalny Donkey Kong, ten, który rzucał beczki. Tak. No to tutaj w tej serii to jest Cranky Kong, czyli ten stary małpiszon bujający się na krześle. A jego potomkowie, no to bohaterzy tej serii. I teraz dopiero wracam do tego pytania. W zasadzie dość niedawno, i to jest bardzo zaskakujące, że dość niedawno, czyli no w moim tam 31-letnim życiu, kilka grubszych lat temu po raz pierwszy zagrałem w całą trylogię. Jakby miłość od pierwszego zagrania, od pierwszego usłyszenia. Wiadomo, że przez wiele lat wiedziałem jakby o wadze tej serii, bo dużo oglądało się u nas amerykańskiego YouTube'a i chociażby The Completionist uważa tę serię za najdoskonalszą serię w historii gier, a Donkey Kong Country 2 za najlepszą grę wszechczasów. No i ja jestem blisko tego stwierdzenia, bo Donkey Kong Country, ja jestem w ogóle człowiekiem od platformerów, bardzo mocnym i ciężko mnie platformówką tak, wiecie, zachwycić do końca. To w ostatnich latach udało się tylko Celeste. W tym roku bardzo blisko było Kirby, ale jest tak o krok od jakiejś doskonałości. A Donkey Kong Country 2 to jest u mnie zdecydowane 10 na 10 takie ponadczasowe. Jakby to jest gra, którą będę kochał do końca i którą mogę powtarzać. W zasadzie, wiecie, ja mam zawsze gdzieś na komputerze schowany pliczek z emulatorem i jak moi nawet uczniowie się nudzą, to odpalamy sobie na rzutniku Donkey Kong Country i mogę grać w kółko. Już jedynkę to nie potrafię zliczyć, ile razy w zasadzie przychodziłem, a dwójka jest tak specjalna, że nie chcę jej włączać, wiecie, tak bez okazji. I ją powtarzam sobie raz na rok, o, tak żeby się znowu zachwycić, powzruszać. Tak, z Gwiezdnymi Wojnami, bardzo... albo z Władcą Pierścieni, że sobie tam człowiek raz na rok obejrzy trylogię. Tak, ale ja bardzo, bardzo rzadko spotykam się z taką postawą, że ktoś dzieli się swoją pasją również z innymi ludźmi, chyba również z młodszymi od siebie, tak? I to w przypadku takiej gry jak Donkey Kong. Ja zawsze jak rozmawiam z ludźmi już wiekowymi, w tym między innymi z mojego rocznika, to zawsze jak się wzruszają nad jakimiś grami, to jest zwykle, to jest co? Baldur's Gate, no bo wiadomo, voice over i to w dodatku chyba jeden z najlepszych, jaki się trafił. A co? Heroes of Might and Magic. A tutaj trafiamy na taki grunt, no... zdecydowanie inny, bym powiedział, nie mający chyba za dużo wspólnego z polskimi graczami, przyznam szczerze. Tak, zdecydowanie, ale to się bierze stąd, że dzieciństwa nie miałem przed PC-tem, tak? Dla mnie gry PC-owe były bardzo, wydawało mi się bardzo zagmatwane. Ja bardzo długo też takich sprzętów nie miałem. Miałem konsolę, więc no moja nostalgia, moje dzieciństwo to są 8-bitowce. Moje wejście w prawdziwe gry to było PlayStation 1. Przy PlayStation 2 zacząłem po raz pierwszy, wiecie, wzruszać się grami, myśleć o nich jako o tekstach kultury i zamarzyłem o nich pisać. I jak wiedziałem, że jak będę o nich pisał, to muszę znać wszystko, tak? I skoro Nintendo nie istniało poza tym Pegasusem, NES-em w mojej miejscowości, no to trzeba było to nadrobić. Tak, no teraz jak stoję po tej stronie i uważam, że to jest ta część historii gier, którą kocham najmocniej, to trzeba się z nią dzielić, zwłaszcza z tym pokoleniem, które... No nie chcę tutaj negatywnie mówić o młodych ludziach, z którymi spotykam się w pracy, ale wiecie, dla nich świat gier zaczyna się i kończy na grach takich mocno e-sportowych, tak? Oni znają Counter-Strike'a, oni grają w League of Legends i znają Apex Legends i w zasadzie to jest tyle. I jak ja włączam im grę z lat 90. na rzutniku, opowiadając jej historię, opowiadając też, że to kiedyś
potrafiło zachwycić kogoś wizualnie, tak? I pokazywałem, dlaczego to jest wyjątkowe wizualnie, i tłumaczyłem, jak powstawały te postaci i tak dalej. Fajne jest sprzedawanie tego, zwłaszcza jak ci się uda komuś rzeczywiście do kogoś trafić, komuś nie przeszkadza, że to jest staroć, i widzisz, że przez następne lata ta osoba powolutku sama sobie wchodzi w Nintendo i przerabia tą historię samodzielnie. I nawet trochę zazdroszczę im, bo jakby ktoś mi w ich wieku, wiesz, miałbym 17 lat, właśnie sprzedał kilka rzeczy, których ja nie miałem, to już bym dużo wcześniej był taki, no, wyszedłbym z jednego pudełka. No, ale pecetów u mnie nie było, ale oczywiście znajomi jakby cały czas się spotykają grać w Herosy i nie potrafię zrozumieć tej miłości, tak? Albo, wiecie, tego uczucia polskiego do gotika. Przepraszam wszystkich słuchaczy, przepraszam. Ale ja muszą wybaczyć. Patrzyłem na gotika, a miałem ze sobą już Final Fantasy VII i miałem takie wrażenie, dlaczego? Jakby, co sprawia, że oni twierdzą, że to jest właśnie ten RPG, nie? I to się właśnie chyba bierze tylko stąd, że konsolowe podwóreczko miałem. Znaczy ja, podłoże takie. Wiecie, że po prostu były konsole w domu. Ja sądzę, no to że to też... W zasadzie trójka, tak naprawdę. Ja myślę, że też, Adam, z tego wynika to, w jaką pierwszą grę, na jakim pierwszym sprzęcie zacząłeś swoją historię. Bo ja dopiero miałem komputer bardzo, ale to bardzo późno, bo dopiero jak wyszła druga część Diablo 2, to mówimy praktycznie chyba o 2000 roku chyba bodajże, bo wtedy chyba druga odsłona chyba była. I ja zawsze pierwszym miałem oczywiście Commodore 64, ale to było też bardzo przez krótki okres czasu. Większość spędziłem siedząc przy telewizorze, grając w Sega Mega Drive, Pegasusa, na Game Boyu, praktycznie no, od zawsze były konsole. No, też dlatego rozumiem fanów imprezy Pixel Heaven, tak, która jest corocznie organizowana w Warszawie, bo tam na przykład nie ma szans, żeby były zaproszeni goście, którzy są znani z czasów, nie wiem, produkcji jakichś takich, powiedzmy, gier konsolowych. A to są głównie twórcy, którzy pracowali na Spectrum, na Atari, na Commodore 64, na Amidze i na wielu jakichś takich, powiedzmy, innych iteracjach komputerów. I ja to, wiesz, jak w pełni to rozumiem. Natomiast my chyba trafiliśmy troszeczkę do innego worka. Ja się cieszę, że jakby moja historia się... Owszem, miałem też do czynienia, ty zresztą też na pewno, Pawle i Adamie, ze Spectrum, może Atari gdzieś tam przez chwilę, przez Amiga, ale jednak ta magia tych konsol japońskich głównie, tych produkcji przyciągnęła naszą uwagę. Mam takie wrażenie, że to chyba... No dobrze, historia, Mariusz, historią o tym, jacy jesteśmy starzy, możemy rozmawiać również po tym odcinku, ale bardziej mnie interesuje to, jak twoja przygoda z Donkey Kongiem się zaczęła. Ja powiem szczerze, że troszeczkę w skrócie mogę też was zawieść, bo ponieważ... Ja miałem taki, pamiętam moment, jak pojawiła się w domu konsola Sega Mega Drive i zacząłem na niej grać, to w międzyczasie, nie wiem, tam na któryś tych programów satelitarnych niemieckich były reklamowane właśnie Super Nintendo i tam pokazywali Donkey Konga. I tam wiem, że były takie programy poświęcone grom wideo i pokazywali, jak ten Donkey Kong wygląda. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo Sega Mega Drive nawet nie miała takiej gry platformowej. To myślę, że to, jak czasami się mówi o tym, że na niektórych konsolach, tych starszych konsolach, czyli mam na myśli pierwsza iteracja konsoli Sony PlayStation, później 2, to zawsze pod koniec życia tej konsoli pojawiła się taka gra, która wyciskała wszystkie moce obliczeniowe z tego sprzętu. Ja nie wiem, czy z Donkey Kongiem tak nie było trochę, że on chyba wyciąga... Nie wiem, czy po Donkey Kongu była jakaś gra, która potrafiła wycisnąć wszystkie moce z danej konsoli. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale sądzę, że nie było takiej gry później, która no, tak zrewolucjonizowała trochę podejście do gier platformowych, bo to trzeba śmiało powiedzieć. No, Donkey Kong kompletnie zrewolucjonizował. No, później, wiadomo, pojawił się Crash Bandicoot i Trójwymiar, ale jednak...
to, co miał do zaoferowania Donkey Kong, no to wówczas żadna, nawet Marian nie miał takiego pomysłu na grę platformową. Ja niestety z przykrością muszę przyznać, że ja przegapiłem tam ten okres, no ale to też jak Adam powiedział, no nie było dostępu do tej konsoli. Nie było możliwości, żeby kupić ją, no, ewentualnie wiadomo sprowadzić za granicę, no ale no jednak koszta, będąc jeszcze nastolatkiem, no to nie wiem, czy nawet uzbierałbym pracując przez całe wakacje, żeby później ściągnąć taką konsolę. Dlatego ja się bardzo cieszę, że później na Nintendo pojawiły się, czy mam na myśli, teraz są te wszystkie dodatkowe emulatory na Nintendo, że można sobie zagrać na Switchu i jest teraz cała kolekcja Donkey Konga. A więc ja powoli, mając kontroler bezprzewodowy z Nintendo 64, jeszcze dodatkowo to i ze SNES-a, no to po prostu ogrywam, tak? Więc mam okazję, żeby sobie ograć dopiero teraz. Ja niestety przegapiłem te gry platformowe i strasznie żałuję, ale z biegiem czasu później nadrobiłem muzykę, o której dzisiaj też za chwilę będziemy rozmawiać. No więc ja naprawdę, moja... Nie mam romantycznej, miłosnej historii, z którą mógłbym się z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, widzami dzisiaj podzielić. Mimo tego, że jestem ogromnym miłośnikiem marki Nintendo, to jednak Donkey Kong no, mnie ominął. Tak więc tak w skrócie bym to powiedział. Pawle, a jak to u ciebie wyglądało? Ja tu mogę zrobić kopię i wklej w waszych historii, jeśli chodzi o ten początek. Bo ta scena konsolowa w Polsce wyglądała jak wyglądała. A kiedy my bawiliśmy się na 8-bitowym Pegasusie, na zachodzie już mieli 16-bitowe zabawki, może coś już szykowało się, coś większego. No niestety ta generacja, ta 16-bitowa nas ominęła, ominął mnie również Donkey Kong, ale o tym tytule dowiedziałem się, czytając któryś z magazynów gamingowych. Nie pamiętam, czy to był PSX Extreme, czy Neo, albo Neo Plus, ale pamiętam, że był taki ranking. Ale na pewno był jakiś taki ranking najlepsze gry konsolowe, coś w tym rodzaju, nie pamiętam. I tam przeczytałem o tym Donkey Kongu i tak sobie myślę, kurczę, jakaś taka dziwna platformówka, trochę plastyczna, tak w cudzysłowie, i tak się ludzie nią jarają strasznie. Później jeszcze przeczytałem w internecie o niej trochę tekstów i tak sobie myślę, kurde, może coś jest ze mną nie tak. I kiedy już w końcu ogarnąłem emulatory, miałem okazję pograć w te wszystkie najgłośniejsze gry na SNES-a, no między innymi Final Fantasy 6, Legend of Zelda, Link to the Past i tak dalej, no to nagle naszła mnie ochota na sprawdzenie tego Donkey Konga, czym się tak ludzie podniecają, i mój Boże, to była miłość do pierwszego wejrzenia. Ja wtedy nie byłem w stanie ogarnąć moim małym mózgiem, że taka gra może wyjść na cartridge. Pamiętajmy, to jest raczej niewielkiej pojemności cartridge, więc umieścić taką grę na taki nośnik pamięci to jest naprawdę no, niesamowite. Trzeba mieć niesamowite umiejętności. Szczyt programowania, to trzeba było się naprawdę mocno nagimnastykować, żeby coś takiego zrobić, tak? I to był dla mnie szok, że można było coś takiego zmieścić, i jak ta gra wyglądała, jak ona brzmiała, jak się świetnie przy niej bawiłem, chociaż mnóstwo krwi mi napsuła. Jeśli pamiętacie taką jedną planszę, kiedy się jechało tymi wózkami w kopalni, ja myślałem, że jasna cholera mnie strzeli, zwłaszcza przy jednym momencie, gdzie trzeba było być oddać ten perfekcyjny skok. I chyba był to taki moment, kiedy przestałem grać w tę grę, bo już naprawdę napsuła mi mnóstwo krwi i powiedziałem, okej, kiedyś do tego wrócę. Oczywiście ten moment kiedyś nastąpił jakieś lata później, kiedy dostałem na święta mini SNES-a. I tam był dołączany do niego Donkey Kong Country. Ponownie w niego zagrałem i tym razem go już przeszedłem w całości i jestem
mega szczęśliwy, mega zadowolony, że mogłem w końcu ten tytuł ograć i mieć z nim taką dłuższą styczność. No i teraz jestem przeszczęśliwy z racji tego, że na SNESie pojawiła się na Switchu pojawiła się cała trylogia ze SNESa i w końcu mogę ją również ograć i poznać po swojemu. Ja mogę tylko dodać, że takie naleciałości tej trylogii mogłem po części poczuć w Donkey Kong Country Tropical Freeze bodajże, tak? Na Wii U, a później się na Switchu pojawiła, bo też tam były takie, powiedzmy, elementy nawiązujące do tej starych odsłon i tam też było, że na tym wózku jeździło się i faktycznie trzeba czasami naprawdę w odpowiednim momencie nacisnąć, żeby móc przeskoczyć z jednego miejsca na drugie. To ja w ogóle chciałbym dodać, że okej, jasne, trylogia, tak? Mówmy, wiemy, że możemy kochać całą trylogię, ale doceniajmy te dwie pozostałe części, tak? I powiedzmy, że to finalnie jest pentalogia, bo i Country Returns z Wii, które też można zagrać sobie na 3DS-ie, tak. I Tropical Freeze to są bardzo dobre platformery, tak? Przecież tak. To też są Są bardzo dobre, ale są też bardzo trudne. To trzeba o tym też pamiętać. No i trzeba też. To była moja pierwsza gra na Wii U. Tak swoją drogą. O, ciekawe dlaczego. Ale też trzeba powiedzieć, za chwilę będziemy o naszym, że tak powiem, specjalnym gościu też rozmawiać, ale też David Wise też do Tropical Freeze skomponował muzykę, tak więc. Ale to chyba za chwilę. O nim i o innych kompozytorach, bo też jakby on nie był sam, tak. Dokładnie. Adamie, chciałbym zacytować tu twój tekst, który napisałeś na gaming.pl. Oczywiście polecamy go przeczytać w całości. Napisałeś ten taki fragment. David Wise i Evelyn Nowakowicz oddali tej generacji sporą przysługę. Zaszczepiali jej za młodu przekonanie, że platformówki mogą mieć wiele odcieni, pobudzać zmysły na różnych płaszczyznach. Nie są tylko hura optymistycznym maratonem w prawo podbitym czadowymi kompozycjami, a ścieżka obrana przez wcześniejsze Nintendo czy Capcom, Mega Man, to zaledwie jedna z dostępnych opcji, żaden uniwersalny wzór. To pokolenie będzie rosło, widząc w gatunku platformę nośnik. Adamie, tak chciałem ciebie zapytać, tak biorąc pod uwagę również i ten cytat, jak w ogóle tak bardzo hura optymistyczny cały ten tekst brzmi, bo no, to już zostało powiedziane, jesteś wielkim fanem Donkey Konga. Ale też chciałbym ciebie zapytać, co jest takiego wyjątkowego rzeczywiście w tej muzyce do Donkey Kong Country. Oczywiście napisałeś to w tekście i napisałeś to bardzo ładnie, ale chciałbym usłyszeć to twoje zdanie na żywo. Kurde, to teraz wyjdzie, że ja nie piszę swoich tekstów i je kupuję tak naprawdę. Nie wiem, o co chodzi. Sprzedaj dealera. Chętnie, proszę. Jasne. Chętnie to rozszerzę, albo spróbuję to powiedzieć. Też ten tekst pisałem na tyle dawno temu, że w zasadzie go słyszę, jakby był świeży. Już wiele. Czyli jednak ty, innych, to jednak twoje słowa. Ale spokojnie, nie zmieniam tutaj opinii na pewno. Co miałem na myśli i co uważam, że rzeczywiście jest prawdą. Soundtrack, który powstał do pierwszej części Donkey Konga, przede wszystkim no, dla mnie do drugiej, ale nie możemy odbierać, nie wiem jak to powiedzieć, odbierać znaczenia Evelyn Nowakowicz. Dobrze mówię? Tak, Nowakowicz? Tak. No właśnie. Nowakowicz. Nie możemy jej odbierać znaczenia, bo ona jest odpowiedzialna w połowie troszeczkę za to, jaka ta seria miała być. I David Wise, mi się wydaje, że troszeczkę na tym też ciągnął potem swoje kompozycje do dwójki. Oni stwierdzili, że skoro mamy platformera, w którym są przeróżne tam tła, tak? Tam mamy dżunglę, mamy jaskinie, mamy górę, fabryki. W dwójce to już w ogóle bardzo kreatywnie się robi. I są to
te tła, przynajmniej z jedynki, to są rzeczy, które w grach pojawiają się zazwyczaj, no to założenie takie tradycyjne, właśnie takie, jakie miało Nintendo, takie, jakie miał Capcom, takie, jak miała każda firma, która robiła gry platformowe, czyli polegające na tym, żeby biec w prawo i skakać i zbierać ewentualnie jakieś monetki czy tam banany. To założenie, które kazało stworzyć do tego kilka melodii super radosnych i dających się bardzo szybko zapamiętać i nucić sobie pod nosem. Tak jak wiecie, no, wchodzicie gdziekolwiek, dajecie pierwsze nutki z oryginalnego motywu z Super Mario i osoba, z którą siedzicie, wam te nutki dokończy. Tak jakby to jest nie tylko nasze pokolenie, wszystkie pokolenia potrafią zanucić. Ale to jest też takie nietypowe, bo sorry, że ci wydę słowo, ponieważ, no, a czy nietypowe, bo wiemy, że wszystkie te japońskie produkcje pod kątem muzycznym bardzo się wyróżniały, tak? To, że ta linia melodyczna w sumie grała najbardziej, najistotniejszą rolę. No i powiedzmy, że osoby z Europy, tak? I tutaj tudzież można pomyśleć, kurczę, no osoby, które no teoretycznie mogą stawiać, nie wiem, na to, żeby to były takie monumentalne utwory, bardziej bliższe muzyce filmowej, muzyce klasycznej, niż jakby odcieniom japońskich produkcji. A tutaj jest troszeczkę na odwrót, tak jak właśnie sam powiedziałeś, że ta dwójka kompozytorów, ja bym jeszcze tutaj dopisał Robina Benlanda, tak, który teraz w Ray pracuje przy muzyce do Sea of Thieves. I to jest ciekawe, że oni starali się, ja nie wiem, czy to były też takie wytyczne od Nintendo, słuchajcie, że musicie jakby w tej atmosferze pisać tą muzykę, ale sądzę, że oni mimo tego, że wzięli to, co jest japońskie, to też jakby dużo takiego swojej własnej inwencji twórczej tutaj wnieśli. No i tyle, nie wiem, ja ze swojej strony na pewno o wiele więcej za chwilę powiem, ale tutaj chciałem tylko takie małe wcięcie, tak, że to było takie zaskakujące, tak, dla osób z zachodu, że potrafili, a nie dość, że kreatywnie i tak w tym duchu tej takiej kultury japońskiej stworzyć muzykę, to jeszcze oprócz tego poszli trochę dalej, bo mi się wydaje, że momentami śmiało pobili po części twórczość Kenjiego Ito, tak. Zdecydowanie. Jakby znaczy, przepraszam, Kenji Ito to inny Zdecydowanie, bo do tego właśnie ja tutaj zmierzam. Jeżeli mamy jakoś nowo nawiązać do tego, co właśnie powiedziałeś, to wydaje mi się, mogę to źle pamiętać, ale mam takie wrażenie, że gdzieś czytałem jakąś rozmowę z Davidem Wise'em, który powiedział, że do muzyki im Japonia nie próbowała niczego tam narzucać im, jeżeli chodzi o komponowanie. Mogli to robić tak, jak chcieli. To był ich pomysł, żeby tę muzykę właśnie troszeczkę przemienić. No właśnie, ale jak przemienić? Dwie postaci, które pracują przy pierwszej części. Jedna postać robi muzykę raczej melodyjną, w tym japońskim duchu, ale próbuje tę muzykę troszeczkę pogłębić. I tutaj chyba o to chodziło właśnie w tym tekście moim, że David Wise pewnie dalej ma, ale w tym momencie, kiedy pisał muzykę do Donkey Kong Country, to miał ochotę pokazać, że muzyka w platformerze może być też melancholijna, może mieć troszeczkę więcej głębi, może być strasznawa. Może być delikatnie smutna. Z kolei Ewelin Nowakowicz, i to słychać bardzo w trzeciej części, gdzie ona już tylko komponuje muzykę, była specjalistką od ambientów i pomyślała sobie, że kurczę, no są rzeczy w platformerach, są jakieś poziomy w ruinach, poziomy w jaskiniach, które nie potrzebują mieć jakichś super tam skocznych melodyjek, mogą mieć też ambient, możemy zrobić atmosferę. I kiedy ktoś po raz pierwszy, bo wydaje mi się, że może byśmy znaleźli, no nie wiem, motyw podwodny, często w Mario jest dość nostalgiczny, tak, melancholijny, kojarzycie motywy chociażby z 64, tak, ten motyw podwodny. Ale jeżeli ktoś pokazuje, że można tak właśnie do tego podejść, wychowuje, i o to mi chodziło, wychowuje całą generację graczy w przekonaniu, że platformówka może być czymś więcej niż platformówką. To znaczy nie musi być tylko i wyłącznie grą radosną i od razu domyślnie przeznaczoną wyłącznie dla dzieci.
jeżeli rośnie nam całe pokolenie zakochane w Donkey Kongu, to potem się nie dziwię, że platformer może być wykorzystany jako mechanika, czy mechanika, no jako takie narzędzie w opowieści o stanach lękowych i depresji. Ja widzę ścieżkę, która zaczyna się właśnie w tym momencie, gdzie David Wise i Nowakowicz odmieniają muzykę do Donkey Kong Country, gry po prostu fantastycznej, tak? Jakby gdybyśmy zabrali tę muzykę i dalibyśmy muzykę tradycyjnie japońską, czyli po prostu weselszą, ona wciąż byłaby genialną grą, ale oni dodają tym grom warstwę, której wcześniej platformery nie miały. I na końcu tej drogi są takie pozycje, jak chociażby właśnie Celeste, czyli gry o wiele bardziej emocjonalne, niż narzucałby nam to gatunek platformówki. Ktoś może powiedzieć, że okej, platformówkami też są Metroidvanie i Super Metroid zrobił w zasadzie takiego zręcznościowego, taki zręcznościowy horror troszeczkę, tak? Bo też tam dodawał elementy horroru. No, nawiązujące do obcego, i... tak? Wszyscy też dobrze wiemy. Bardzo. I może właśnie... też on jest na początku jakiejś ścieżki, a na końcu tej ścieżki będzie Hollow Knight, tak? Która gra, która muzyką też jakby rozwala całkowicie system. Ale podoba mi się. Jakby podoba mi się ta narracja i nie wydaje mi się specjalnie naciągnięta. Wiecie, jakoś widzę połączenia w tym wszystkim i wydaje mi się, że współczesna scena niezależna bardzo dużo zawdzięcza właśnie erze 16-bitowców, bo dzieci, które grały w Donkey Kong Country, wiecie, w tym momencie, kiedy to wyszło i miały te konsole, bo mieszkały w Stanach, jakby były członkami tej całej rewolucji, w tym momencie właśnie mają 30 lat i robią gry. Więc to wszystko się klei. Tak, no i przede wszystkim, tak, i przede wszystkim rzeczywiście to jest fakt, to co ty mówisz, Donkey Kong pokazuje, że można rzeczywiście inaczej podejść do muzyki, do gier platformowych. Tak, no, to jest akurat prawda. Ja jak pierwszy raz zacząłem grać w platformówki, to jeszcze na Pegasusie, no to jest właśnie to też powiedziałeś, że oczywiście jest Mario, musi być wesoło, milutko, niezależnie nawet gdzie się pojawiłeś, tak? Nawet jak byłeś w tych podziemiach, no niby czuć było tę grozę, ale no nie czułeś jej na skórze, tak? Nie miałeś tak. Natomiast kiedy usiadłem do Donkey Konga, pierwszy raz usłyszałem ten motyw, który pojawia się tam w jaskiniach, nie? Kiedy jest taki... Czuć tę ciemność, no nie? Prawda? Albo ten motyw, który pojawia się pod wodą. Piękny. On jest piękny, głębiny, wspaniale to brzmi. Aquatic chyba Abiens, chyba bodajże, tak? On się chyba jakoś nazywa. Tak. I przyznaję, ja w życiu takiej muzyki nie słyszałem wcześniej, ale wiecie, ja jako dzieciak nie zastanawiałem się nad tym aż tak głęboko. Dopiero po jakimś czasie, po iluś latach doceniłem te zmiany i myślę, że ten właśnie twój tekst chyba jeszcze bardziej otworzył mi oczy i przede wszystkim uszy na tę muzykę i na to, jak należy ją słuchać, jak ona w zasadzie powinna brzmieć dzisiaj. I dobry tu przykład pokazałeś właśnie Celeste i myślę jeszcze wielu innych platformówek, o których pewnie jeszcze nie wiemy, a które wzorowały się na Donkey Kongu. No, hello. Słuchajcie, bo ja pamiętam dokładnie moment, w którym pierwszy raz platformer wzbudził we mnie emocje smutne. Kiedy pierwszy raz byłem wzruszony i jakoś przejęty na platformerze i to był koniec lat 90. i pierwsza odsłona Klonoły. Klonoa, pamiętacie? Tak, jak najbardziej. Na PlayStation 1. Tam jest taka scena, uwaga, spoiler, w której zabijają dziadka, głównego bohatera. On z daleka widzi, jak domek tego dziadka wybucha i żeby dobiec do ciała swojego dziadka, musi przebiec przez most, na którym walczy z bossem. Z takim bossem w stylu modliszki, coś takiego, latająca modliszka, coś takiego, ważką modliszka, o coś takiego. Wielki robal, o. Wielki robal na moście. I tam jest utwór w tej walce i to jest pierwszy moment w tej grze, ta gra ma w ogóle kilka takich momentów, totalnie wzruszający. I to był pierwszy raz, ja miałem wtedy 8-9 lat,
kiedy miałem to takie poczucie, nie? Czyli do mnie dotarło to takie z Donkey Konga Country, to uczucie, które powinienem mieć właśnie przy Donkey Kongu, a którego mi nikt nie był w stanie dać, no bo nie było u nas SNES-a, dopiero 5 lat później jakoś. Ale to już też widzimy, że raczej Klonoa to jest rzecz, która powstała dzięki temu, że pokazali nam twórcy w erze 16-bitowców, że platformówka nie musi być tylko i wyłącznie platformówką. No i też trzeba pamiętać, że te wszystkie japońskie produkcje, no bo wiadomo, że jakby ten gatunek mocno się wywodzi z gier konsolowych japońskich i tam później Mariany się powielano na wszelkiego rodzaju podobno tego typu gry. I zazwyczaj ta muzyka, która później się pojawiała, to była zapętlana, tak? Ona miała na fajnie towarzyszyć, miała czasami przyspieszała, bo to było uzależnione od czasu, mieliśmy ograniczony czas. I ona miała być taka skoczna, swawolna, ona po prostu gdzieś tam miała być w tle, nie przeszkadzać i bardzo się wiercała później w głowę, tak? I sądzę, że to właśnie co ty powiedziałeś, że Donkey Kong to był trochę taką zmianą o 180 stopni, tak? Pokazaniem zupełnie nowego podejścia, w ogóle sama gra, tak? Sam Donkey Kong jest kompletnym jakby innym kierunkiem. Dotychczas takiego wtedy gracze za bardzo nie znali. I ja na przykład z takich, nie wiem, z gier platformowych, które to dosyć, oczywiście dosyć już to są wczesne platformy, ale gdzie muzyka, a głównie z uniwersum Super Mario, to ja sądzę, że zmieniła się wtedy, kiedy pojawiła się Super Mario Galaxy, pierwsza odsłona na Nintendo Wii. I tam, no to dobrze wiemy, że to były takie czasy, gdzie zawsze gdzieś ta muzyka była, powiedzmy, nawet nieco MIDI, ale że Super Mario Galaxy zmieniło kompletne podejście do komponowania muzyki później w kolejnych Marianach. Bo tam chodziło o to, że po pierwsze Koji Kondo nie był głównym kompozytorem, tylko był młody kompozytor, który uznał, że czemu nie nagrać muzykę orkiestrową. I ta muzyka to jest zupełnie inny wydźwięk, jest kompletnie inne podejście jest i sądzę, że przez to też może przez większe grono odbiorców ta muzyka do Super Mario Galaxy jest takim nowym wyznacznikiem później było w serii Super Mario. I sądzę, że właśnie z Donkey Kongiem jest tak, że on trochę zmienił oblicza wizerunku gry platformowej, szczególnie pod kątem muzyki. I trochę to jest smutne, to jest, ponieważ gra jest bardzo mocno popularna na Zachodzie, a szczególnie w gronie, powiedzmy, dzieciaków ze Stanów Zjednoczonych, którzy się wychowywali i później inspirowali się tym w swoich jakichś, powiedzmy, produkcjach albo muzycznych, albo filmowych, choć też nawet i growych. I ja sądzę, że trochę to ominęło w sensie na Zachodzie, a szczególnie w środkowej Europie, bo są bez problemu gdzieś tam Brytyjczycy czy Francuzi i Niemcy bardzo dobrze znają na pewno Donkey Konga i też miał swój jakby impact na nich, ale to trochę żałuję, że właśnie przegapiliśmy trochę my ten moment i tak tutaj zasugerowałeś, że pokazujesz nowemu pokoleniowi graczy, że słuchajcie, tak gry kiedyś wyglądały i warto byłoby się też zapoznać od strony muzycznej. I nie wiem, no tak to właśnie wyglądało, tak to jest i miejmy nadzieję, że więcej osób będzie miało okazję, żeby jeszcze właśnie dzięki temu, że się pojawiło na Nintendo Switcha możliwość ogrywania tych gier, to może będzie szansa, że więcej osób zagra i doceni. I tak jak wspomniany przez ciebie Celeste i Hollow Knight. Hollow Knight to jest takie nawiązanie trochę do filmów Tima Burtona, mam wrażenie czasami. Ale faktycznie to są takie zupełności inne podejście do gier platformowych i mam nadzieję, że więcej będzie takich tytułów. No tu możemy chyba się wszyscy zgodzić, że Donkey Kong Country miało olbrzymi wpływ na to, jak brzmią gry, zwłaszcza platformowe, dzisiaj. Tak, to już zostało powiedziane, że osoby, które grały w Donkey Kong Country te lata temu, dzisiaj tworzą gry albo tworzą muzykę do nich i już wiedzą, jak one powinny brzmieć. Także to jest nie tylko muzyka, która znajduje się w backgroundzie, ale stanowi duży
element narracyjny i może stać się jego podporą. Ale no właśnie, muszę zadać jednak to pytanie, bo mówimy tutaj o Celeste, mówimy o wielu innych grach, na których Donkey Kong być może miał jakiś wpływ, ale chciałbym jednak was zapytać, dokąd zmierza Donkey Kong? Tak naprawdę. Czy pojawią się jeszcze jakieś inne tytuły z małpą w roli głównej? No i jak ta muzyka będzie ewoluowała i czy w ogóle będzie ewoluowała? Ja to jeszcze może dodam do tego grubego wora od Adama, bo naprawdę bardzo dużo mądrego powiedział na temat tej muzyki, to jak Donkey Kong faktycznie miał ogromny wpływ na ten rynek, ale ja bym jeszcze powiedział o samej postaci Davida Wise'a, bo ponieważ to jest też taka osoba, bo zazwyczaj teraz jest tak, że duża część osób, którzy stają się kompozytorami muzyki do gier wideo, nie mają żadnego wykształcenia muzycznego. No, jest tam jeszcze jakiś procent, którzy kończą te szkoły i stają się później kompozytorami, to jest dla nich zawód. W przypadku na przykład Davida Wise'a to było tak, że on od małego uczył się grania na instrumentach muzycznych. No i też jak się znalazł w tym projekcie, też wypadałoby powiedzieć, wydaje mi się, kilka słów, ponieważ on pracował w muzycznym sklepie, obsługiwał instrumenty, sprzedawał te instrumenty. No i założyciele Ray pojawili się i chcieli zakupić keyboarda, tak? Cyfrowe pianino do grania. On tam coś tam komponował już wtedy w wieku 18 lat. No i zaimponował ich tym, że pokazał im swoją twórczość i go zaprosili, a on miał wtedy 18 lat, zaprosili do współpracy. I to jest też taka ciekawostka, że w ogóle te ograniczenia, bo też trzeba pamiętać o tym, że mówimy o 16 bitach, ale ograniczenia na przykład w przypadku napisania też takiej muzyki do Donkey Konga to nie była łatwa rzecz, ponieważ w kwestii jakby tych ograniczeń to wyglądało tak, że pamięć tam było tylko 64 kilobajtów. No to teraz no człowiek, wiadomo, współczesny, nazwijmy to nastolatkowie, to sobie nie mogą pomyśleć, tak, że przy takich ograniczeniach można było taką muzykę skomponować. I też dobitym tego przykładem, na pewno Adamie miałeś okazję usłyszeć o tym projekcie, bo dokładnie Jemin Sam Miller, orkiestrator, wziął na warsztat i zremasterował pierwszą, drugą, trzecią część Donkey Konga. Zupełnie na nowo, używając oczywiście tych samych instrumentów, tych samych, jakby tak powiedzieć, sampli i też nawet tych instrumentów zremasterował na tyle, że one brzmią bardzo współcześnie. W sensie nie chodzi o to, że nie wiem, trąbka brzmi jak powinna brzmieć, jak trąbka, czy saksofon jak saksofon, ale jest gdzieś ten duch tej melodii, tej muzyki i tych ścieżek, ale udało mu się jakby to zachować, korzystając jakby z nowoczesnych instrumentów, tak, które pozwalają odrestaurowywać później takie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, dzieła sztuki, tak? Bo to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że muzyka do Donkey Kong to jest naprawdę dzieło sztuki, tak więc jakby tutaj też zachęcam do przesłuchania tych trzech ścieżek dźwiękowych. One są fantastyczne, ja tutaj podbijam swoją pieczątkę. Tak, masz certyfikat Adama, słuchajcie, musicie przesłuchać. Tak. Tym bardziej, że to jest jeszcze taka jedyna rzecz. Ścieżki dźwiękowe do Donkey Konga to są totalne artefakty. Jeden z wywiadów nawet David Wise powiedział, że ścieżka dźwiękowa do drugiej części pojawiła się w ilości tylko 1000 egzemplarzy na cały świat i trzy wersje japońskie pojawiły się, bo to chyba nawet na zachodzie się nie pojawiły ścieżki dźwiękowe, tylko głównie na wschodzie, w Japonii. I teraz, żeby dostać tą ścieżkę dźwiękową, to za jedną płytę, słuchajcie, jedną płyta kosztuje gdzieś w okolicach 2000 zł. Można ją dostać, tak? Więc ktoś, jeżeli posiada w kolekcji, to może się uznać za naprawdę bogacza za kilkanaście lat, bo Nintendo nawet nie planuje. To jest właśnie kolejny problem, że Nintendo nie planuje wznowić tych ścieżek dźwiękowych. Ja już nawet nie mówię o wersjach cyfrowych, tak? Dlatego w Stanach
a te prawo licencyjne, prawo do interpretacji, aranżacji pozwala na tyle, że gracze sami wydają później, jest mnóstwo albumów, jest naprawdę mnóstwo jest albumów z Donkey Konga, są właśnie te remastery na szczęście, no ale niestety oryginalne źródło gdzieś tam na zakurzonych w półkach Nintendo sobie leży i chyba nigdy już chyba nie usłyszymy, tak prawdę mówiąc. No ale dobra, Paweł, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że trzeba byłoby je w pierwszej kolejności wiadomo do naszego gościa skierować. No gdzie zmierzają te małpie figle, Adamie? Co sądzisz, jaka jest przyszłość? Słuchajcie, to będzie duża odpowiedź. Mogę dużą odpowiedź? Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie. Zróbmy tak. Dokąd zmierzają małpie figle? Małpie figle zmierzają prawdopodobnie na Switcha. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco z plotkami, ale słyszeliśmy. Całkiem mocne są plotki na ten temat, że powstaje trójwymiarowy Donkey Kong na Switcha. Kirby powstał, tak? Kirby powstał, to teraz czas na Donkiego, tak? Czas na Donkiego, zwłaszcza, że no jego tam trójwymiarowa przygoda z Nintendo 64 przez niektórych jest uważana za no paskudną grę. Ja tu w ogóle bym się nie zgodził z tym. No ale być może to wróci. Podejrzewam, że jeżeli to wróci, no to wróci z Davidem Wise'em. No trudno byłoby inaczej. Mam nadzieję, że to tak będzie, ale gdyby okazało się, że ta plotka akurat była no, taka, wiecie, z tyłka wyciągnięta, a tak naprawdę ten zespół pracuje nad Super Mario Odyssey 2 i tyle, i Donkey Konga nie zobaczymy, podczas gdy Retro, tak? Studio Retro? Retro Studios? Ci, którzy robi Donkey Kong Country, tam te tak. 4 i 5, oni już jak pracują nad tym Metroidem i tam pewnie też jest dość ciężko, to wątpię, żeby przez najbliższe lata mieli szansę powrotu do małpiszonów. Więc gdyby się okazało, że nic z tego nie będzie i że przez kilka lat Donkey Kong dalej będzie w tym stanie, w którym jest teraz, to na szczęście wasza przygoda nie musi się tutaj kończyć. Tutaj przemówię jako fanatyk, maniak. Donkey Kong Country na szczęście nie kończy się na tych 5 pozycjach, o których tutaj mówiliśmy sobie, bowiem, i to jest super ciekawe, wszystkie 3 części pokazały się również na Game Boyu Advance, prawda? I mieliśmy 1, 2, tak przerzucone praktycznie 1:1 razem z muzyką, a w przypadku 3 bardzo ciekawy tam ciekawa rzecz się wydarzyła. To znaczy w 2005 roku, kiedy 3 przenoszono na Game Boy Advance, zamiast pani Nowakowicz wciągnięto do tego projektu Davida Wise'a i on przerobił całą muzykę po swojemu. To znaczy mamy dalej oryginalną 3, która jest problematyczną grą. Ona ją robił ten mniejszy zespół w Rare, kiedy reszta już pracowała nad Nintendo 64, więc 3 no, jest to najsłabsza część serii. Jakby chyba się zgodzimy tutaj. Mam nadzieję. No możesz, słuchaj, myślę, że już tak powiem, nasze milczenie chyba jest najlepszą odpowiedzią w tym wypadku, ale tak, zdecydowanie. I muzyka też ma tutaj sporo znaczenia, znaczy muzyka do 3 była dość dziwna. Ona nie stoi na tym poziomie, na którym były 2 poprzednie części. I David Wise w przypadku wersji na Game Boy Advance zrobił cud z tej muzyki i to jest zupełnie nowe podejście do tej gry. Można tą grę poznać w zupełnie innej wersji, bo ta muzyka, którą on skomponował, innego charakteru nadaje tej grze, więc już można sobie zrobić nową przygodę, której większość z was nie zna. Znaczy mówię o słuchaczach, bo pewnie wy kojarzycie. Czyli poznać sobie grę z taką ścieżką dźwiękową, która pewnie by się pojawiła na SNES-ie, gdyby wszyscy wtedy pracowali nad tym. A jeżeli już to zrobimy i dalej będziemy mieli ochotę na trochę bananów, to jeszcze mamy całą trylogię tych gier wydanych na Game Boya, zwykłego Game Boya, 8-bitowych. To są Donkey Kong Landy i w przypadku 1 i 2 są to po prostu... 1 jest zupełnie inną grą,
ma kilka podobnych poziomów, ale idzie w inne rejony, na przykład jest świat w mieście i skacze się po wieżowcach. Przecież tego nie było zupełnie. I tutaj mamy nową muzykę. Dwójka jest w zasadzie grą prawie że 1:1 z wersją SNES-owską. I tutaj chyba po raz pierwszy mamy taki poważniejszy soundtrack od Granta Kirkhope'a. On przerobił soundtrack Davida Wise'a do wersji 8-bitowej, żeby pasowała do Game Boya. I znowu z trójką jest bardzo ciekawa sprawa. Trójka jest zupełnie inną grą niż była na SNES-ie. Czyli Donkey Kong Land 3 jest czymś jeszcze innym, z trochę inną muzyką, z innymi poziomami, więc ta przygoda może się pociągnąć jeszcze, jeżeli ktoś przejdzie wszystkie 5 gier, zwłaszcza Tropical Freeze, gdzie mamy Davida Wise'a znowu i to jest zaś tak samo fajne, no ale tak jak mówił Paweł, dość trudna jest to giereczka i może spowodować połamanie padzika, jednego albo wielu. No to jeszcze macie przynajmniej jedną część na adwansie, którą super warto nadrobić, chociażby dla samej muzyki, i aż 3 gry na zwykłym Game Boyu. Oczywiście ich dostępność jest problematyczna, nie ma tego oficjalnie w dystrybucji cyfrowej teraz na Switchu, więc trzeba się posiłkować, wiecie. Ja nie wiem, jakie macie podejście do emulacji, czy mówicie o emulacji w programie często. No, wiesz co, nie kojarzę przynajmniej. Staramy się jakby, a czy to nawet nie jest temat, którego unikamy, tak? Bo sami dobrze wiemy, jak ta emulacja wygląda na Switchu. No, pozostawia wiele do życzenia, tak? U mnie to jest tak, że okej, ja jasne, mogę sobie kupić i ja akurat mam Landy na kartridżach, ale czasami dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że trzeba zapłacić komuś, kto nie ma nic wspólnego z firmą, około, wiecie, 500, 600, czasami 1000 zł, po to, żeby dostać oryginalną wersję gry. I Nintendo na tym nie zarabia, że wy zdobyliście ten oryginalny kartridż, tak? Nikt poza tym gościem, który wam to sprzedał, nie zarobi. Nintendo, wiecie, no, mogłoby dużo lepiej konserwować swoje dziedzictwo i udostępniać nam to cyfrowo, tak jak to robiło za czasów Wii U. Mogłoby swoje soundtracki wrzucić na platformy cyfrowe, no ale wiadomo, to jest zupełnie inny wątek. Więc no, zawsze można sobie to właśnie tym sposobem albo chociaż obejrzeć na YouTubie, albo posłuchać na YouTubie, i jeszcze dużo przygód małpich mogłoby przed wami być, gdybyście chcieli oczywiście. A dopiero potem ewentualnie można wskoczyć na Nintendo 64 i sprawdzić tego problematycznego Donkey Konga 64. Co się przegapiło, samo dobro. No, a jak wy myślicie? Myślicie, że coś nas spotka jeszcze na Switchu? Znaczy, ja mam takie wrażenie, że bardzo bym chciał, ale raczej chyba nie. Chociaż też dobiegają takie informacje, chyba nawet z osób, które teraz jest główny dowodzący Nintendo, to powiedział, że oni chcą, żeby ten Switch jeszcze trochę, to wiemy wszyscy, żeby trochę jednak pożył na rynku. A oni chcą, żeby to była taka długoletnia trochę współpraca z graczami, tak? Żeby to nie było takie od razu... Oni chcą wyciągnąć wnioski z tego, że jak Wii, było przejście z Wii na Wii U i wiemy oboje, że to, wiemy wszyscy, że te przejście może nie należało do najlepszych. Tak samo w przypadku, w przypadku GameCube'a, a Nintendo Wii, no to wiemy, że te przejście było stosunkowo łagodniejsze. Gorzej już było też z Nintendo 64 na GameCube, bo niestety GameCube się też w takim momencie pojawił, jak już PlayStation 2, PlayStation 3 się już tam praktycznie pojawiało na rynku, Xbox. No, można byłoby kiedyś o tym osobny może podcast porozmawiać, jaki to miało później wpływ na samą muzykę z tych produkcji, jak się w ogóle ta muzyka zmieniała. Ale ja osobiście uważam, że no, widać już po Kirby'm, tak, ostatnim Forgotten Land, które mimo wszystko jest przekochane i przesympatyczne i naprawdę dobrze się gra, żałuję tylko czasami, że ten poziom trudności nie mógł być trochę większy, ale przez to się bardzo miło oprócz ostatnich może bossów i też po endingu, jak się jeszcze dodatkowo gra, to ten czasami może ten poziom trudności potrafi dać w kość.
jednak mimo wszystko już te Forgotten Land pokazuje, tak, że no, że te Switch już naprawdę można by powiedzieć, że deweloperzy, koderzy już tam ostatnie moce obliczeniowe wyciągają z tej konsoli. Ja jestem ciekaw, jak, czy w ogóle Bayonetta się pojawi, trójka. Nawet już nie wspomnę o tej nowej Zeldzie, no ale musi się pojawić, no bo z ponad 100 milionów sprzedanych konsol, no to do czegoś jednak zmusza. No chcą, Nintendo jednak chce zarobić jeszcze na tej konsoli, no a Switch się dalej sprzedaje. No wiadomo, to jest takie wróżenie trochę z fusu, wszyscy mówią, że będzie, niektórzy nie ma po prostu wiarygodnych informacji, bo Nintendo lubi pilnować wszystkiego i czasami nas zaskakuje i pokazuje nagle, a Nintendo Direct mamy dla was, nikt się nie spodziewał oczywiście. Dlatego ja prawdopodobnie będzie, a czy jestem przekonany, że jest mało co, że się pojawi, ponieważ tutaj też dobrze powiedziałeś, Adamie, bo oni pracują nad czwartą odsłoną Metroida, a to też jest, nie jest duży zespół. To jest tak samo jak zespół od Kirby'ego, to też jest przecież ma o kilkadziesiąt deweloperów, którzy pracowali. Ja sądzę, że nad Kirby'm pracowali już chyba od czasu Super Mario Odyssey, jak nie o rok może później, tak? Te gry, to widać, ale one trochę... Wiesz, co jest ciekawe, że Retro Studios przed Metroidem, ostatnią grą tego studia był Donkey Kong Country Tropical Freeze, który wyszedł w 2014 roku. Czyli w zasadzie za chwilę będzie dekada, jak to studio nie wydało żadnej gry, ale oni nigdy nie przestali pracować. Co tam się działo, zanim oni dostali tego Metroida, zanim oni, wiecie... Pamiętacie, jak to było, że Metroid powstawał w innym studiu, ale się okazało, że niesatysfakcjonujące to jest i oni zaczynają ten projekt ratować teraz. Co się działo tam? Mieliśmy takie przecieki, że tam niby powstawał nowy Star Fox. Miałaby to być gra wyścigowa ze Star Foxa. Pamiętam, nawet pisałem newsy na Poligami o tym. Ja też mi się nie chcę wierzyć, że porzucili Donkey Konga. Czy ten projekt, na którym oni pracowali przez prawie dekadę, pół dekady, czy tam nawet 6-7 lat zanim dostali Metroida, czy to kiedykolwiek jeszcze ujrzy światło dzienne? Co się tam tak naprawdę dzieje w tym studiu, nie? No też, ale też trzeba pamiętać o tym, kiedy oni też mieli devkity, tak, od Switcha. Ciężko ocenić, czy oni od samego początku proces produkcji, bo mówimy... Jestem pewny, że od samego początku, odpowiadali za w sumie jedną z, wiecie, z pięciu gier, które sprawiają, że warto kupić Wii U. Znaczy już teraz nie, no bo i tak już jest na Tak, tak, ja mam, no ja miałem na myśli Switcha, kiedy devkita od Switcha dostali. No, tak, ale o to chodzi, że skoro za czasów Wii U byli takim, no, istotnym zespołem, no to nie wierzę, żeby Nintendo tam odcinało ich od tego Switcha, od tych devkitów. No, to jest, znaczy, słuchaj, słuszno na pewno tutaj słusznie założyłeś, że te 6-7 lat jednak do czegoś sprowadza, tak, że no przecież na czymś musieli pracować, nad jakimiś projektami. Może one zostały na razie tak oddalone w czasie i być może kiedyś pojawi się ten Donkey Kong. Ja osobiście bym bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja wolę sobie nie robić jednak tutaj na nadziei. Poza tym, no, ten Donkey Kong Freeze, który jest na Wii U i inne gry tego pokroju się całkiem dobrze dalej sprzedają, mimo tego, że to są przysłowiowe odgrzewane kotlety i ja uważam, że na Wii U dużo gier powinno się jeszcze pojawić na Switchu, no bo wiadomo, że Wii U to był jednak strzał w kolano. Powiem ci, że czy ja wiem, czy tak dużo? Jeszcze jestem w stanie wymienić teraz Xenoblade Chronicles X, który jakby zaginął po prostu nam w historii, ale tak myślę o tych wszystkich grach z Wii U najważniejszych i czego jeszcze nie ma na Switchu z tej konsoli? No, wiesz co, ja bym sobie życzył Wind Wakera strasznie i The Twilight Princess na przykład. A nie, no to jest raczej oczywiste, jakby tak. Wydaje mi się, że po prostu... To jest ze zrobienia. To nawet nie ma tutaj chyba, nie ma pojedynczego zwątpienia, że to się ukaże. Miejmy nadzieję, chociaż wiadomo, plotki są takie, a nie inne. Ja bym musiał przejrzeć listę, bo faktycznie jak tak się popatrzeć od strony Nintendo, bo nie mówię o tych innych studiach, które nie są związane z Nintendo, bo Wii U tak naprawdę otwarły, Nintendo otwarło przy Wii U troszeczkę większe
możliwości zachodnim twórcom, tak? Zachodnim studium, które mogły na tą konsolę tworzyć. No Switch to już kompletnie, to już wybuch festiwal tak naprawdę gier, bo mamy wszystko praktycznie. Każdy chce się na Switchu pojawić, jeżeli to jest jeszcze możliwe. No, dobitnym przykładem jest Wiedźmin Trójka, tak więc da się zrobić grę, da się zrobić na Switchu wersję. Wiadomo jak wygląda, już nawet nie wspomnę o ostatnim Mortal Kombat. Ale jakby wracając, jeszcze kończąc z mojej strony, jakby dokąd zmierza te małpie figle, ja myślę, że o Donkey Kongu jeszcze niejednokrotnie usłyszymy, czy to w grach pokroju Smash, czy powiedzmy Mario Kart, a czy kolejnych grach sportowych. Ja liczę na to, że w Mario Striker się pojawi syn Donkiego. Junior chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to ja sądzę, że ten jakby ta myśl o tych bohaterach, to wiemy dobrze, że to są ikoniczne postacie i to, że nagle by miały, nie wiem, zniknąć i nie miałyby się pojawić nie miałyby mieć swojej własnej gry, no to ja w to nie wierzę tak na dobrą sprawę. I to, co zostało tu już dobitnie kilka razy powiedziane, prędzej czy później doczekamy się tej kolejnej odsłony, no tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na pewno powrót do korzeni, jeżeli ktoś nie miał okazji, teraz ma okazję na Switchu zagrać, jeżeli oczywiście ma subskrypcję od Nintendo, no to ma możliwość jakby odkrywania. No tak też powiedziałeś na samym początku, że chciałbyś być w skórze tych osób, które teraz odkrywają Donkey Konga. No i to jest chyba najlepszy moment, żeby odkryć i zagrać się w te gry. Tak więc sądzę, że no jeszcze nie jeden raz dostaniemy bananem po twarzy i będziemy z uśmiechem na twarzy grać w te gry. Pawle, a ty jakbyś to podsumował ze swojej strony? Że powiem tak, Nintendo na pewno nie zrezygnuje z takiej marki, jaką jest Donkey Kong. Tak? Ja mogę mieć wątpliwości, jeśli chodzi o, nie wiem, o Metroida, tak, na przykład. Ale Donkey Kong to jest jednak marka uwielbiana przez fanów Nintendo, zarówno przez starych, jak i młodych. Więc jeśli chodzi o Retro Studios, tutaj też myślę, że cały czas będą pracować nad tą grą. Oczywiście priorytetem dalej jest Metroid. Myślę, że wiecie, obecnie jest taka u nich sytuacja, że wszystkie ręce na pokład, robimy Metroida, ale może ileś osób z tego studia zostało przekazanych do tego projektu i może są w fazie prototypowania. Tak, do tego na razie nie trzeba nie wiadomo ile rąk do pracy, tak? Tam mogą po prostu siedzieć i zastanawiać się, co w tej grze może się pojawić. Ale dzięki temu będziemy wiedzieli o tym, że gra z Donkey Kongiem się pojawi prędzej czy później. Myślę, że raczej później. Czy pojawi się jeszcze na Switcha? Tego tak naprawdę nie wiem. Może zrobi się, może z Donkey Kongiem będzie trochę jak z The Legend of Zelda Twilight Princess, tak, że gra pojawiła się pod koniec żywota GameCube'a i pojawiła się na początku żywota Wii, a może z Donkey Kongiem tym najnowszym będzie mniej więcej podobnie, także marka Donkey Kong myślę pozostanie z nami na dłużej i jakieś kolejne gry będą z czasem powstawały. Może nie w takiej częstotliwości, jakiej byśmy chcieli, ale mimo wszystko nadal. Natomiast jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową do Donkey Konga, oczywiście nadal liczę na to, że kiedyś Nintendo pójdzie po rozum do głowy i w końcu udostępni ścieżki dźwiękowe koncerty, do swoich gier, a nie koncerty. Ja będę szczęśliwy, jeśli Nintendo nie będzie wysyłać swoich prawników do youtuberów, którzy publikują muzykę, a co dopiero mówić o koncertach. Ja miałem okazję słyszeć raz na żywo muzykę z Donkey Konga w Sztokholmie. To był koncert poświęcony między innymi muzyce do gier Nintendo i do innych japońskich produkcji. I nawet był David Wise, tam i tam właśnie był medley był zagrany. No to miałeś ogromne szczęście. Jeśli chodzi o muzykę, okej. Okay.
David Wise jak najbardziej propsuje, żeby się pojawił, może z Grantem Kirkhope'em, bo i dlaczego nie, ale z drugiej strony, i to jest coś, co powtarzam już od pewnego czasu, fajnie by było, gdybyśmy posłuchali również nowych, świeżych artystów. Tak jak Adam tu też już mówił, ale również ty, Mariusz, w pewnym sensie również ja, na grze Donkey Kong Country wychowało się całe pokolenia graczy, ale też artystów, tak? I możemy przesłuchać całą masę coverów, remixów, jakichś zupełnie nowych kompozycji, fanowskich twórczości związanych z Donkey Kongiem. Może im należałoby również oddać pole do popisu i może stworzyliby naprawdę fajny soundtrack dorównujący to temu, który usłyszeliśmy prawie że 30 lat temu. Ja bym sobie, wiesz co, tak, żeby to nie było, żeby takie słodki gorzki ten odcinek, ja bym sobie życzył, żeby nam wszystkim, życzyłbym sobie, żeby Nintendo tylko nie wyłącznie się skupiało na swoich tych największych produkcjach, bo to jest najciekawsze, że Metroid, Kirby, Donkey Kong to naprawdę są duże produkcje, oni mają myślę, że spokojnie w setkach tysięcy fanów tak, tych marek, a dostajemy bardzo, ale to bardzo późno te gry. No przecież ile czekaliśmy na, taką małą dygresję tylko zrobię, ile czekaliśmy na ostatniego Metroida? 16 lat? I to jeszcze była... Bardzo i to, długo. I tym bardziej, że to jeszcze był Metroid. Ktoś nawet na Twitterze się zaśmiał, że ludzie, którzy czekali na tego Metroida, zdążyli zrobić sobie dwójkę, czy tam trójkę dzieci nawet, tak? Czy coś tam tak rodzaju. Więc naprawdę, mam nadzieję, że... Nie urosną nam białe brody do czasu, kiedy kolejna odsłona Donkey Konga się pojawi. No i też się podpisuję pod tym, co ty powiedziałeś. Jak najbardziej nowa krew, świeże pomysły, żeby się pojawiły w tej nowej odsłonie Donkey Konga, żeby to nie tylko był David Wise albo Grant Kirkhope bądź inni kompozytorzy, tylko żeby faktycznie dać młodemu pokoleniowi szansę. Dokładnie. Szalonej małpie życzymy kolejnych 100 lat. Bananowych lat. Natomiast tobie, Adamie, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy za to, że z nami byłeś za i podzieliłeś się swoją wiedzą tak, i swoją energią przede wszystkim. To dużo bananów musiałeś zjeść chyba przed podcastem. Po górach dzisiaj chodziłem, to chyba dlatego. Chyba dlatego, dokładnie. To tym bardziej. No i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjmiesz nasze zaproszenie do podcastu, bo zawsze miło usłyszeć osobę z wiedzą i też z ogromną pasją do muzyki, do gier, nie tylko spod szyldu Nintendo. Do gier platformowych zwłaszcza, bo to jest jednak duża rzadkość. Z przyjemnością, chłopaki. I do gier wyścigowych, i do horrorów. Jakby tutaj zawsze możecie... Zapisujemy na ścianie. Tak jest. Adam Piechota był naszym gościem. Bardzo jeszcze raz mu serdecznie dziękujemy. Dziękuję. A was, drodzy słuchacze, oczywiście zachęcamy tradycyjnie do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, Apple Music, a także słuchania i oglądania nas na YouTubie. Dzwoneczek, nie zapominajcie o dzwoneczku. Dzwoneczek, nie zapominajcie o dzwoneczku. Dokładnie. Zapraszamy również do dyskusji na naszym portalu, na Discordzie. A to był 57. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony z bananem na twarzy kłania się serdecznie w pas Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.